Koncert, hotel, koncert, hotel. Tak w skrócie wygląda życie artysty w trasie. Pomiędzy jest jednak przestrzeń, która jest zagadką dla większości z nas. Czym gwiazdy jeżdżą? Co jedzą? Gdzie śpią? Jak się relaksują? Gościem specjalnym pierwszego odcinka z cyklu Jak żyją gwiazdy jest Aneta Figiel, wokalistka i gwiazda programu Jaka to melodia? Tytuł naszego programu to Jak żyją gwiazdy. Mogłabyś w dwóch zdaniach odpowiedzieć na to pytanie? Gwiazdy błyszczą, świecą się najczęściej na niebie, jak zapada zmrok, więc nie wiem, myślę, że tak żyją. Ja się czuję artystą przede wszystkim, niekoniecznie gwiazdą. Myślę, że żyją normalnie, po prostu, zwyczajnie i poza tym, to już mówiłam wcześniej, poza tą działalnością artystyczną, którą robią, to są zwykłymi, normalnymi ludźmi, jak każdy wstają, piją kawę prawdopodobnie rano, tylko że po prostu mają inną pracę, wieczorem jadą na koncert, a nie na przykład w ciągu dnia do biura. Poza tym mają taki przywilej, że mogą spędzać przemiło czas ze swoimi przyjaciółmi i znajomymi w takich miejscach jak Czarny Potok. Mamy swoją własną limuzynę, mamy chatę góralską, mamy elegancką restaurację, basen, zabiegi spa, mamy część VIP-owską związaną z wodą. Można w saunach zupełnie zamkniętych spędzić troszkę czasu bez kontaktu z innymi gośćmi hotelu i ta nasza oferta, która jest dobrze przygotowana, dobrze zaplanowana do obsługi wysokiej jakości gości, odpowiada im i z największą przyjemnością zbieramy raczej pochwały. A jak ci się pracuje na planie programu Jaka to melodia? Słuchaj, bardzo dobrze mi się pracuje. To jest naprawdę fajny program. Nie tylko z tego powodu, że zebrała się tam ekipa naprawdę dobrze śpiewających ludzi, fajnych takich, taki fajny team się z nas stworzył, ale również ci, którzy tworzą ten program za kamerą, czyli fryzjerzy, make-upiści, operatorzy, to są tacy ludzie, z którymi konie można kraść i myślę, że to jest... Z tego powodu ten program tak długo się na antenie utrzymuje. A jakie stylizacje wybierasz na koncerty? Przeróżne, natomiast pomaga mi w tym showroom pomada Fashion Office. I zawsze tam idę, wybieram sobie jakieś różne rzeczy i faktycznie jest to bardzo pomocne. Ile trzeba wydać, żeby poczuć się jak prawdziwa gwiazda? Ja pani powiem, piękne wartości i piękne przeżycia nie mają swojej ceny. Mówi się, że za resztę zapłaci się kartą kredytową. Nie mówmy o pieniądzach, mówmy o tym, co nas wyróżnia. Mówmy o tym, że tutaj gość zobaczy, spróbuje wspaniałej kuchni, że tutaj gość będzie przechodził łącznikami pomiędzy 11 naszymi budynkami i będzie oglądał piękne góry bez wychodzenia z domu. Będzie mógł pójść na spa i poddać się w 11 naszych gabinetach wspaniałym zabiegom rekreacyjnym, wypoczywającym i odświeżającym. Myślę, że mówmy o tym, co naprawdę możemy gościom dać, a nie ile to kosztuje. Znajdujemy się teraz w naszym najpiękniejszym pokoju, w jednym z 237 pokoi, z których każdy jest wyjątkowy, ale tutaj przychodzę z największą przyjemnością. To jest apartament prezydencki, który się składa z kilku pomieszczeń, w których rodzina, gwiazda albo nawet prezydent państwa może się poczuć w najwyższym komforcie. Mamy tutaj do dyspozycji sauny, jacuzzi, mamy własną kuchnię, kominek i naprawdę można się poczuć jak VIP. Kelner w każdej chwili może dowieść jedzenie, napoje albo wyszukane drinki, które przygotujemy w barze, albo tutaj jako live cooking, przygotowane tutaj na miejscu na oczach gościa. A są takie atrakcje, z których gwiazdy korzystają najczęściej? Myślę, że z gastronomii. Najważniejszym takim posiłkiem w hotelarstwie jest śniadanie. Każdy gość, który śpi w hotelu, przychodzi na śniadanie. Ale zapraszamy również naszych gości do restauracji na obiad albo na kolację i myślę, że to jest taki nasz też bardzo ważny wyróżnik. Szef kuchni, pan Robert Bożymowski, z którym ja mam przyjemność współpracować już 8 lat, jest naprawdę postacią wyjątkową w naszym hotelu i zapraszamy każdego gościa, który jest u nas, właśnie do spróbowania jego kuchni. Na koniec coś dla nas zagrasz. Podejmę to wyzwanie, słuchaj, podejmę. Mam taką jedną piosenkę, którą próbuję nagrać od co najmniej 3 lat i do tej pory jakoś nigdzie się nie wpasowała.
Trzymasz mnie w garści, choć cię nie ma obok. Listy na stole pachną nadal tobą, jesteś. Chociaż nie ma cię, dobrze to wiesz, że byłeś dla mnie pierwszy. Czekać na ciebie wiecznie przecież nie chcę. Serce z porcelany mam.